roku 2021 wytworzyliśmy w kraju 13,7 miliona ton odpadów komunalnych, z czego 40% zostało przekazanych do recyklingu, włączając recykling organiczny. W ujęciu per capita w kraju powstaje rocznie 160 kg odpadów komunalnych na mieszkańca. Segregacja odpadów odbywa się zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem. Na początku wieku, w roku 2005, segregacji podlegało niecałe 3% ogólnego wolumenu odpadów. Rok 2010-2011 przyniósł nam wzrost tego procenta. Segregowano już około 10% ogólnego wolumenu. Natomiast ostatnie regulacje sprawiły, że tą dekadę rozpoczęliśmy właśnie z wskaźnikami rzędu 40%. Z reklamówkami sytuacja jest dosyć prosta i banalna. Mieliśmy okres, kiedy były na cenzurowanym, wszyscy nie chcieli ich używać. Natomiast niestety sprawa z COVID-em spowodowała to, że przez tą reklamówkę czujemy, że coś jest bardziej higieniczne, coś, jeżeli zapakujemy. Więc czy to w sklepach i w innych rzeczach, więc każdy produkt zaczęliśmy znowu pakować, bo troszeczkę staraliśmy się zapobiegać ewentualnym skutkom tego COVID-u, szczególnie w początkowej fazie, gdzie nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Oczywiście później to przeszło, natomiast tutaj w następnym roku, czyli w 2022, znowu duża ilość osób, która do nas przybyła zza wschodniej granicy, nie była w tym trendzie eko, więc o nich używanie tych reklamówek było nagminne, wyżbranie ich na zapas. Więc tutaj ta sytuacja coraz bardziej się rozwinęła i tu bym upatrywał tej głównej przyczyny, jeżeli chodzi o wzrost zużycia tych reklamówek. Rzeczywiście jest tak, że jednym z celów polityki środowiskowej z ostatnich lat było możliwe maksymalne ograniczenie wykorzystania takich plastikowych reklamówek toreb, do których byliśmy od lat przyzwyczajeni. Faktycznie można zauważyć, że one w ciągu ostatnich miesięcy wracają w pewnym zakresie do łask. Można wymyślić wiele powodów, dla których może się tak dziać. Prawdopodobnie kluczowym czynnikiem jest tutaj jednak przyzwyczajenie konsumentów z jednej strony, a z drugiej strony brak przekonującego substytutu. To znaczy wiele sklepów zdecydowało się wprowadzić na przykład torby papierowe, no ale one z kolei nie są tak wytrzymałe jak te reklamówki plastikowe, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Więc jakkolwiek nieekologiczne byłoby to rozwiązanie, no to jednak okazuje się, że często praktyka wygrywa, no i funkcjonalność tych torb wydaje się dla wielu konsumentów tym czynnikiem przeważającym, powodującym, że decydują się oni na skorzystanie z tego rodzaju torb. Najwięcej odpadów produkowanych jest na Mazowszu, czyli w województwie mazowieckim. Tutaj wolumen sięga 2 milionów ton rocznie. Województwem, które najmniej produkuje odpadów, jest województwo świętokrzyskie z wolumenem rzędu 330 tysięcy ton rocznie. Jeżeli mówimy o ujęciu per capita, to tutaj województwem, czy też regionem, który najwięcej wytwarza odpadów, to jest województwo dolnośląskie. Tutaj statystyczny Polak wytwarza rocznie około 435 kg odpadów. Natomiast województwem, które wytwarza najmniej odpadów na mieszkańca, to jest województwo podkarpackie. Tutaj ten konsument wytwarza 250 kg odpadów rocznie. Jeżeli chodzi o powody takiej sytuacji, to nie prowadzimy w Urzędzie Statystycznym takich szczegółowych analiz, ale zapewne chodzi tutaj o preferencje konsumentów, dobrobyt w danym regionie i różne parametry makroekonomiczne, które powodują taką sytuację. Najwięcej odpadów segreguje się w województwie lubelskim. Tutaj ten wskaźnik sięga 50%.
Natomiast najmniejsze osiągnięcia, jeżeli chodzi o segregację na dzień dzisiejszy, czyli w roku 2021, ma województwo świętokrzyskie i tutaj ten wskaźnik sięga 32%. Jeżeli chodzi o powody takiego stanu rzeczy, to też trudno tutaj o definitywną przyczynę. Zapewne w kwestie, grają tutaj rolę kwestie no, również edukacyjne, świadomości społecznej, no i motywacji do tego typu zachowań. Ważną rzeczą, którą należy dodać, jest to, że wracamy do ponownego używania tych reklamówek, czyli jeżeli chodzi o reklamówkę, którą bierzemy w sklepie albo ją kupujemy, nauczyliśmy się dawać jej wielokrotnie życie, tak? Jak ją używamy raz, to później wykorzystujemy po raz kolejny w innych zakupach lub ma ono inne zastosowanie, jeżeli chodzi o wykorzystanie w gospodarstwie domowym, jako śmietnik, czy jako forma do przechowywania innych produktów żywnościowych, czy też wszelkiego użytku. Więc tutaj ta multifunkcyjność tej reklamówki zaczyna nabierać więcej znaczenia i coraz mniej używamy jej jednorazowo. Więc po całej sytuacji związanej z tematami covidowymi znowu wracamy do sytuacji, w której zwracamy uwagę na to, jak wiele jej używamy, jak wiele plastiku produkujemy i to jest ten trend, który właśnie możemy obserwować w zmianie, jeżeli chodzi o zużywanie tych torebek przez nas jako konsumentów. Jeśli chodzi o opłatę recyklingową, to było to rozwiązanie wprowadzone w celu ograniczenia zużycia toreb foliowych. Ono obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku i wtedy mieliśmy określoną w regulacjach pewną grubość sprzedawanych toreb foliowych do sprzedaży, której właściciele placówek handlowych musieli doliczyć opłatę w wysokości 20 groszy netto. Wpływy okazały się stosunkowo niskie z tytułu tej opłaty, natomiast okazało się również, że regulacje są w pewien sposób no nie tyle okrążane, co po prostu no wykorzystana jest ta ich konstrukcja precyzująca grubość toreb, które są objęte dodatkową opłatą i później po zmianach od 2019 roku, bo w 2019 roku te zmiany wprowadzono, zdecydowano się na rozszerzenie opłaty od wszystkich toreb z tworzyw sztucznych, poza tymi takimi najcieńszymi do pakowania warzyw lub owoców. To spowodowało oczywiście wzrost wpływów z tytułu tej opłaty, natomiast no później w kolejnych latach, włączywszy spadek w roku 2021, obserwujemy jednak wzrost wpływów z tytułu opłaty recyklingowej, no co sugerowałoby, że faktycznie konsumenci mimo wprowadzonych zmian, mimo objęcia opłatą szerszego katalogu toreb, jednak decydują się z nich korzystać. Tutaj wydaje się, że kluczowa jest po prostu funkcjonalność tych opakowań. Nawiązując do tematu związanego z reklamówkami, same duże sieci sklepów zauważają to, że mimo wszystko na początku 2021 wzrostowym spożyciu toreb reklamowych w ostatnim czasie zużywamy ich coraz mniej. Mimo tego, że sklepów przybywa coraz więcej, w stosunku do poprzednich lat używamy ich o 10% mniej, więc całościowo ta tendencja pokazuje, że spada zużycie tych torebek. Chętnie sięgamy do torebek wielokiego użytku lub do toreb stricte już ekologicznych. Także tutaj warto zauważyć to, że ta świadomość wróciła, wraca i coraz bardziej się rozwija, więc myślę, że tutaj ta kwestia z nami zostanie, aż w końcu wkrótce wyeliminujemy w ogóle plastikowe torebki z obiegu publicznego. Z punktu widzenia sieci handlowych no, sytuacja jest stosunkowo skomplikowana, no bo z jednej strony jako duże firmy one mają swoje polityki środowiskowe, polityki zrównoważonego rozwoju, no i oczywiście często podkreślają znaczenie dbałości o środowiska, znaczenie ekologii i starają się prowadzić biznes w sposób zrównoważony. Z drugiej strony muszą brać jednak pod uwagę pewne upodobania i pewne preferencje konsumentów, no bo to jest oczywiście ta grupa odbiorców korzystająca z ich usług. No, wszyscy jesteśmy konsumentami, wszyscy robimy zakupy. No jak pokazują dane i statystyki, jednak z sektora foliowych korzystamy, wobec czego stanowisko prawdopodobnie dużych sieci handlowych wobec tego, że torby foliowe są w dalszym ciągu popularne, a być może nawet stają się popularniejsze wobec sytuacji sprzed
kilku lat, no musi być naturalnie dwoiste, to znaczy z punktu widzenia tych polityk środowiskowych i zrównoważonego rozwoju jest to sytuacja niepożądana, prawdopodobnie no, sieci zastanawiają się nad tym, jak można by było w rozsądny sposób substytuować torby plastikowe, natomiast z drugiej strony no oczywiście muszą uwzględniać fakt, że część konsumentów decyduje się z tych toreb korzystać. No, w przypadku z kolei konsumentów sytuacja jest, przypuszczam, podobna, to znaczy na poziomie takim bardzo deklaratywnym myślę, że większość z nas powiedziałaby, że ekologia jest bliska jego sercu, że podejmując wybory konsumenckie bierze pod uwagę czynniki ekologiczne, czynniki związane z zrównoważonym rozwojem. Natomiast w momencie robienia zakupów i podejmowania tej decyzji często okazuje się, że jednak pewnego rodzaju pragmatyzm przeważa. Tak? Jeśli mamy do wyboru brać ze sobą szereg naręcze toreb wielorazowych, własnych, z którymi byśmy weszli do sklepu i weszli z dużymi zakupami, albo też korzystać z toreb papierowych, które po prostu często się rwą, nie są wystarczająco wytrzymałe i cięższych rzeczy nie, po prostu nie przeniesiemy, decydują się jednak na skorzystanie z tych toreb plastikowych, które oczywiście, jak podnoszone są argumenty, są z punktu widzenia środowiskowego niekoniecznie najlepszym wyborem. Także prawdopodobnie w najbliższym okresie no, czeka nas dalsze ścieranie się tych dwóch wartości, to znaczy z jednej strony dbałości o stan środowiska, dbałości o to, żeby jednak tego plastiku w obrocie było możliwie najmniej. Natomiast z drugiej strony czysty pragmatyzm. Kwestią czasu jest pewnie moment, w którym pojawi się przekonujący i faktycznie skuteczny substytut dla foliowych toreb, z których korzystamy dzisiaj. Zauważamy różnicę, jeżeli chodzi o liczbę Polaków, czy też liczbę odpadów, które podlegają segregacji. Na początku stulecia startowaliśmy z bardzo małymi poziomami. Były to poziomy rzędu 3% w roku 2005. Następnie w okolicach roku 2011 zaczęliśmy odzyskiwać już jako kraj wielkości dwucyfrowe, rzędu 10% odpadów segregowanych. Natomiast obecnie osiągnęliśmy poziom rzędu 40%. Jeżeli chodzi o wytwarzanie odpadów, można powiedzieć, że w stosunku do średniej europejskiej wytwarzamy tych odpadów na głowę mieszkańca niedużo. Jesteśmy wręcz w ogonie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o wytwarzanie odpadów komunalnych. Średnia unijna to jest mniej więcej 540 kg na mieszkańca. My osiągamy, tak jak wspomniałem, już ten wskaźnik rzędu 360 kg. Zajmujemy bodajże przedostatnią pozycję w Unii, jeżeli chodzi o wytwarzanie odpadów komunalnych.